Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Weigle i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie dotyczące planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Zajmujemy się jako Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska planami ochrony od początku istnienia tego narzędzia, czyli już prawie 30 lat, ale jeszcze nigdy do tej pory nie spotykaliśmy się w takich niesprzyjających w sumie okolicznościach, kiedy nie możemy bezpośrednio razem z Państwem usiąść do stołu i dyskutować o strategii ochrony, o założeniach ochrony Parku Krajobrazowego. No niestety warunki epidemiologiczne nie pozwalają nam na organizację takich spotkań, stąd też musimy wykorzystać nowoczesne narzędzia do kontaktu, ale mam nadzieję, że następne spotkania, mamy przewidziane jeszcze dwa spotkania, co najmniej dwa spotkania z interesariuszami w przyszłym roku, będzie już możliwość odbycia ich w normalny, tradycyjny sposób. I chcielibyśmy Państwu przede wszystkim pokazać, czy przedstawić założenia prac nad planem ochrony. To jest takie spotkanie wprowadzające. Ci z Państwa, którzy są zalogowani w serwisie Google, mają swoje konto, mogą korzystać z czatu. Możecie Państwo zadawać nam w trakcie tego spotkania pytania, zgłaszać swoje uwagi, a my razem z zespołem autorskim, który też bierze udział w tym spotkaniu, postaramy się na bieżąco na to pytania i uwagi odpowiadać. Oczywiście już teraz zachęcam również, żebyście Państwo korzystali z możliwości formułowania swoich przemyśleń, uwag i wniosków w formie pisemnej i składali je oficjalną drogą na adres Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W czasie tej prezentacji jeszcze Państwo zobaczycie szczegółową informację na ten temat. Zachęcam do udziału w tym spotkaniu, zachęcam do zapoznania się z tymi wszystkimi informacjami, potem można sobie go jeszcze, tę prezentację odtworzyć, jeżeli będzie to potrzebne. No i przede wszystkim bardzo serdecznie zapraszam Państwa do współpracy, bo tylko wtedy, kiedy będziemy wspólnie dyskutowali, kiedy będziemy dzielili się swoimi przemyśleniami, mam nadzieję, że powstanie dokument, pod którym będziemy chcieli wszyscy się podpisać. Dalszą część prezentacji już przedstawimy w postaci pełnoekranowej, żeby łatwiej było śledzić nasze materiały, łatwiej czytać to, co tam jest interesującego. Podczas dzisiejszego spotkania chcielibyśmy Państwu przekazać trochę informacji wprowadzających, informacji, które myślę są ważne do tego, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest plan ochrony, jakie są uwarunkowania jego tworzenia, żebyście Państwo też wiedzieli, czego oczekiwać na końcu, bo lepiej to zdefiniować teraz, na początku naszego całego projektu, niż potem być zawiedzionym, że oczekiwania rozminęły się z ostatecznym produktem. Chcielibyśmy w związku z tym zrobić taką dłuższą prezentację wprowadzającą, a potem każdy z zespołów autorskich, każdy z kierowników poszczególnych zespołów przedstawi Państwu założenia prac nad poszczególnymi operatami i krótko będę chciał opowiedzieć także o harmonogramie dalszych prac nad planem ochrony i o problemie partycypacji społecznej, to co związane jest z przyjmowaniem tego dokumentu w ostatecznej postaci. Na koniec przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych chcieliby Państwu też opowiedzieć o swojej aktualnej działalności, o problemach, tak żebyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się w tym pięknym parku. Jak być może już niektórzy z Państwa wiedzą, projekt planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, tak samo zresztą jak dla dwóch pozostałych parków, nad którymi pracujemy w tej chwili, czyli nad Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym i nad Wieprzańskim Parkiem Krajobrazowym. Te prace realizujemy w ramach konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Do współpracy zaprosiliśmy kilkadziesiąt osób, naukowców, praktyków, ludzi reprezentujących różne instytucje, różne uczelnie, po to, żebyśmy wspólnie wymieniali się doświadczeniami, przemyśleniami i mam nadzieję przygotowali ostateczny produkt, który da nam wszystkim satysfakcję, nie tylko nam jako autorom, ale także tym, do których jest on na końcu adresowany. Jak Państwo wiecie, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy utworzony został w roku 1991, natomiast aktualną podstawę jego funkcjonowania
określa uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z roku 2017. Jest o tyle istotne, że ta uchwała precyzuje przebieg granic parku, a także zakazy, które obowiązują w jego granicach. Każdy park krajobrazowy, w tym także Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, to obszary o szczególnych walorach, ale też obszary, gdzie cały szereg tych walorów bywa zagrożonych. Niestety, i to jest taka obserwacja dotycząca całego kraju, bardzo często te zagrożenia wynikają z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, bądź też ich obchodzenia. I ostatnie doświadczenia z budową obiektów budowlanych na czas koronawirusa przez niektórych inwestorów pokazuje, że Polacy zawsze znajdą jakąś ścieżkę obchodzenia przepisów prawa. I to powoduje, że w naszym planie ochrony często będziemy odwoływali się do skutecznej egzekucji i skutecznego podporządkowania się obowiązującym przepisom. Nie ma potrzeby w wielu przypadkach tworzenia nowych jakichś przepisów. Ważne, że te, które są, powinny być realizowane. Warto też podkreślić, i my sami jako autorzy mamy to stale w swojej pamięci, że park krajobrazowy jest takim obszarem, gdzie ochrona przyrody, ochrona walorów kulturowych i krajobrazowych musi współgrać z kwestiami rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli musi tu być zapewniony ten zrównoważony rozwój. Zrównoważony, czyli biorący pod uwagę również oczekiwania i potrzeby społeczne mieszkańców czy inwestorów na tym terenie, ale jednak musi to być taki rozwój, który będzie gwarantował trwałość tych walorów, dla których dany park krajobrazowy został uchwalony. W przypadku akurat Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego cel określony w ustawie jest bardzo krótki. My w ramach prac nad planem ochrony będziemy starali się ten cel rozpisać w sposób bardziej szczegółowy. Jest to o tyle istotne, że tak naprawdę z tego celu potem będą wynikały następne kroki, czyli przede wszystkim działania ochronne, które będziemy chcieli zaproponować. Stąd też dobre sformułowanie celów jest niezwykle istotnym elementem prac nad każdym planem ochrony. Pamiętajmy, że w obrębie tego parku i wszystkich innych obowiązują określone zakazy i plan ochrony przyjmuje te zakazy jako pewne uwarunkowanie formalne, do którego musimy się dostosować. W tym także jest ten zakaz, który najczęściej chyba budzi jakieś dyskusje czy kontrowersje dotyczące zakazu budowy nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 metrów od naturalnych rzek, jezior i innych zbiorników. Przy czym pamiętajmy, że też te zakazy, które są określone w ustawie, w uchwale w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, mają określone odstępstwa i nie zawsze są aż tak bardzo restrykcyjne, jak na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać. Ważnym jest, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, jakie mamy podstawy prawne, które tak na dobrą sprawę określają to wszystko, czym zajmujemy się w ramach prac nad planem ochrony. I ustawa, przede wszystkim tutaj trzeba się odwołać do ustawy o ochronie przyrody, która to ustawa określa, że to właśnie dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych jest tym organem, który sporządza ten projekt, a my jako konsorcjum wykonujemy tylko dla niego ten materiał. No i oczywiście dyrektor zespołu ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w tym całym procesie i to dzisiejsze nasze spotkanie jest jednym z elementów właśnie tego uspołecznienia procesu tworzenia planu ochrony. Trzeba też odpowiedzieć sobie na pytanie, po co tak naprawdę taki dokument jest tworzony. Otóż tu warto odwołać się do zadań, które stoją przed dyrektorem Parku Krajobrazowego, a oprócz innych rzeczy przede wszystkim jest to ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych na danym obszarze. I właśnie po to, żeby taki dyrektor i jego służby mogli skutecznie wypełniać te zadania określone w ustawie o ochronie przyrody, tworzy się plan ochrony. Plan, który jest takim dokumentem o charakterze strategicznym,
z długim horyzontem obowiązywania, bo aż 20-letnim, dokumentem, który określa cele, kierunki i działania ochronne. Ta ustawa o ochronie przyrody, o której już mówiłem wcześniej, artykuł 20, precyzuje, na czym polegają prace przy sporządzaniu planów ochrony, w tym także parków krajobrazowych, i co się uwzględnia w trakcie prac nad planem. Tu chcę Państwu zwrócić uwagę na kilka zapisów. Oczywiście charakterystyka, ocena stanu przyrody, potem zagrożenia istniejące i potencjalne, uwarunkowania społeczno-gospodarcze, także również analiza dotychczasowej skuteczności sposobów ochrony i stan zagospodarowania przestrzennego obszaru, którym się zajmujemy. I tu pojawił się jeden istotny, nowy zupełnie element, który nie był obecny w poprzednich edycjach planów ochrony, który dla nas też jest pewnego rodzaju nowością. Otóż plan ochrony sporządza się z uwzględnieniem wyników audytu krajobrazowego, a audyt krajobrazowy to jest nowy instrument planowania, który pojawił się w ustawie ostatnio, w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I ten zapis ma daleko idące konsekwencje, o których za chwilę postaram się jeszcze Państwu powiedzieć. Niezależnie od tej ustawy jest także akt wykonawczy do niej. To jest rozporządzenie ministra środowiska z roku 2005, które wchodzi już w szczegóły całej tej procedury sporządzania planów ochrony i dla nas też jest takim dokumentem wiążącym nasze prace. Natomiast na co chcę zwrócić Państwa uwagę, to jest artykuł 20 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, który określa, co ma zawierać plan ochrony dla parku krajobrazowego. I to, co Państwo widzicie tutaj przed sobą, te wszystkie punkty, które tutaj są zapisane, to są tak naprawdę tytuły rozdziałów uchwały, czy bardziej załącznika do uchwały sejmiku, bo tak to pewno będzie wyglądało. I te rozdziały będą przez nas wypełnione treścią. Tylko to, nic poza tym w tym ostatecznym dokumencie znaleźć się nie może. Tu jest znowu kilka ważnych punktów. To są te punkty, które mówią o określeniu zakresu prac związanych z ochroną przyrody, które mówią o tych ustaleniach do dokumentów planistycznych, które w planie ochrony powinny się znaleźć. No i dwa punkty, siódmy i ósmy, które są konsekwencją tego zapisu o audycie krajobrazowym, które są pewną nowością w stosunku do poprzednich planów ochrony. Otóż plan ochrony dla parku krajobrazowego ma zawierać granice stref ochrony krajobrazów, które będą wyznaczone w obrębie krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach tego audytu krajobrazowego. I co ważne, wraz ze wskazaniem, który z zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody obowiązują w danej strefie. To jest o tyle istotne, że jak Państwo widzicie, ten zapis, on wymaga, czy obliguje nas do wyznaczenia w obrębie tak zwanych krajobrazów priorytetowych pewnych stref i w obrębie tych stref wprowadzenia zakazów, dodatkowych zakazów w stosunku do tych zakazów, które obowiązują w oparciu o uchwały o powołaniu parku krajobrazowego. No i jeszcze wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym. To też jest nowość w stosunku do poprzednich planów i o tym też jeszcze słówko za chwilę. Co to są te krajobrazy priorytetowe? Otóż krajobrazy priorytetowe to są krajobrazy szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe. Takie krajobrazy, które wymagają zachowania i określenia zasad i warunków jego kształtowania. I tak jak powiedziałem wcześniej, te krajobrazy priorytetowe powinny zostać wyznaczone, czy są wyznaczane w tak zwanym audycie krajobrazowym, który w każdym województwie jest w tej chwili sporządzany. Przy czym to jest dosyć długa procedura, skomplikowana procedura. Te krajobrazy są wyznaczane w skali 1 do 50 tysięcy, bo dotyczą całego województwa. W związku z tym przeniesienie tej informacji na poziom potem parków krajobrazowych, gdzie pracujemy w skali 1 do 10 tysięcy czy 25 tysięcy, nie jest takim zadaniem prostym i myślę, że wszyscy w
Polsce, którzy w tej chwili tworzą plany ochrony i audyty, zresztą te zespoły, które pracują nad audytami, mają pewne wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Jakie są konsekwencje tego audytu? Tak jak pokazywałem, mówiłem wcześniej, w audycie są wskazywane krajobrazy priorytetowe, potem w obrębie planu ochrony wyznaczane są strefy ochrony krajobrazów i ten wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym. I w stosunku do tych stref ochrony krajobrazu mogą być wprowadzone zakazy wynikające z artykułu 17 ust. 1a. A co to są za zakazy? Otóż w tychże strefach ochrony krajobrazów można wprowadzić tak naprawdę dwa rodzaje zakazów. Jeden dotyczący lokalizowania nowych obiektów budowlanych. On ma kilka wariantów, bo może dotyczyć na przykład lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej albo o wysokości przekraczającej dwie kondygnacje lub 7 metrów i drugi zakaz dotyczących zalesiania. Natomiast jeśli chodzi o ten wykaz obiektów, to w parku krajobrazowym po prostu zakazuje się niszczenia i uszkadzania tych obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, czyli te, które zostaną wskazane w planie ochrony, to automatycznie zacznie obowiązywać zakaz ich niszczenia i uszkadzania. O tyle jest to istotne, że odwrotnie niż było to wcześniej, te strefy, te zakazy, o których tutaj mówiliśmy, i te obiekty stają się aktem prawa miejscowego z chwilą uchwalenia planu ochrony. I to jest zasadnicza zmiana w stosunku do wcześniejszego podejścia do planów ochrony. Tam tak na dobrą sprawę aktem prawa miejscowego stawały się dopiero zapisy, które zostały przeniesione z planu ochrony przede wszystkim do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź innych aktów prawnych. Tutaj te trzy elementy, właściwie dwa, bo strefy wraz z zakazami i te obiekty o istotnym znaczeniu kulturowym i historycznym stają się aktem prawa miejscowego z chwilą zatwierdzenia przez Sejmik planu ochrony. Zachęcam Państwa, żebyście poszukali w internecie, spojrzeli na plany już zatwierdzone, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. Tu przykładowe dwa z województwa śląskiego, trochę wcześniejszy i z zeszłego roku jeden z naszych planów ochrony, akurat tutaj przywołany dla Brudzyńskiego Parku Krajobrazowego i zobaczycie Państwo układ treści, tak jak powiedziałem wcześniej, dokładnie odpowiada tym zapisom artykułu 20 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. I jest też jeden istotny element, który dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy parkiem krajobrazowym a obszarami Natura 2000, tam gdzie nie ma dla obszaru Natura 2000 sporządzanego planu zadań ochronnych czy planu ochrony, tam plan ochrony dla parku krajobrazowego powinien uwzględniać zapisy tego PZO. Natomiast tutaj w przypadku Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego zarówno obszar siedliskowy, czyli uroczyska Puszczy Solskiej, jak i obszar ptasi, czyli Puszcza Solska mają przygotowane projekty planów zadań ochronnych i mamy nadzieję, że do czasu zakończenia prac nad naszym planem te PZO zostaną zatwierdzone i wtedy tego dualizmu czy problemu uwzględnienia tych zapisów już nie będzie. Jeśli chodzi o to rozporządzenie ministra z 2005 roku, o którym mówiłem wcześniej, ono określa tryb sporządzenia, zakres prac, zakres sposobu ochrony zasobów i tworów składników przyrody, ale między innymi ten tryb mówi o tym całym procesie partycypacji społecznej i między innymi mówi o tym, co dzieje się na początku tego całego procesu. Otóż na początku powinna pojawić się informacja o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i sporządzający projekt planu ochrony ogłasza taki fakt w prasie. Tutaj w Dzienniku Wschodnim takie ogłoszenie się pojawiło na stronie internetowej zespołu parków. Również takie ogłoszenie się pojawiło i listami poleconymi do wszystkich interesariuszy planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Taka informacja również została wysłana. Jeśli chodzi o zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu, to jest on bardzo precyzyjnie określony, co tam ma się
znaleźć, właściwie jakie prace należy wykonać, żeby ten ostateczny produkt powstał. To, na co chcę też zwrócić uwagę, to jest konieczność czy potrzeba wskazania jakichś dodatkowych form ochrony. I jeżeli w wyniku naszych prac zostaną zidentyfikowane obszary, czy przyrodnicze, czy kulturowe, które na taką ochronę zasługują, to taki zapis w planie ochrony, czy w projekcie planu ochrony się znajdzie. No i wreszcie zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu. Przy czym, no, znowu pamiętajmy, ten zakres jest bardzo ściśle, czy powinien być zdeterminowany pewnymi uwarunkowaniami formalnymi, czyli tak naprawdę odpowiedzeniem sobie na pytanie, co może realizować dyrektor parku krajobrazowego, jakie ma kompetencje, jakie ma narzędzia, żeby pewne działania prowadzić. To jest o tyle istotne, że pamiętajmy, że w przypadku parku krajobrazowego czy służb parku krajobrazowego w większości przypadków nie są oni organem władającym przestrzenią. Tak? To nie jest tak jak w Parku Narodowym, że to dyrektor Parku Narodowego zarządza gruntami Skarbu Państwa. Tutaj takiej sytuacji nie ma. W związku z tym, no, dyrektor Parku Krajobrazowego ma dosyć ograniczone możliwości działania na nie swoim terenie. Co jest istotne, to że to rozporządzenie, najpierw ustawa, a potem rozporządzenie mówi o tych ustaleniach do dokumentów planistycznych, czyli do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. I co jest istotne, mamy w planie ochrony określić szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ewentualnie ograniczenia ich użytkowania, w tym wyłączenie terenu spod zabudowy lub ograniczenia funkcji, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Innymi słowy, plan ochrony powinien używać tego samego aparatu pojęciowego, powinien formułować takie zapisy, które da się przenieść w sposób prosty do tych dokumentów planistycznych, czyli na przykład właśnie kwestie powierzchni działek, wysokości budynków, kolorystyki, elewacji, układu dachów, jeżeli oczywiście taka potrzeba zostanie stwierdzona w trakcie prac nad operatem zagospodarowania przestrzennego, operatem ochrony walorów krajobrazowych. Natomiast musimy oczywiście pamiętać to o tym, co już mówiłem troszkę wcześniej, że no, ta implementacja zapisów planu ochrony jest dosyć trudna, bo za wyjątkiem tych stref ochrony krajobrazu i zakazów i tego wykazu obiektów o istotnych wartościach kulturowych czy historycznych, zapisy planu ochrony stają się aktem prawa miejscowego dopiero z chwilą ich przeniesienia do dokumentów planistycznych czy do innych aktów prawnych, czyli na przykład powołujących nowe formy ochrony przyrody. Jeżeli dyrektor, regionalny dyrektor ochrony środowiska uzna jakiś teren za warty ustanowienia czy objęcia ochroną w postaci rezerwatów, to go powoła. Tak samo rady gmin, jeśli chodzi o użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Również wojewódzki konserwator zabytków dopiero kiedy przyjmie nasze ewentualne propozycje wpisania czegoś do rejestru zabytków, tak naprawdę usankcjonuje to aktem prawnym i dopiero wtedy stanie się to prawem miejscowym. Tak samo rada gminy w stosunku do gminnej ewidencji zabytków. Jeśli chodzi o las, tereny lasów państwowych, to oczywiście pamiętamy, że nadleśniczy, właściwie nadleśniczy dla danego terenu samodzielnie realizuje tu zadania z zakresu ochrony przyrody, ale te ustalenia planu ochrony powinny zostać uwzględnione w planie urządzenia lasu. Od razu też uspokajam kolegów, koleżanki leśników, że nie podważamy zapisów obowiązujących planów urządzenia lasu. Oczywiście możemy dawać pewne sugestie dotyczące pewnych działań ochronnych czy pewnych zmian sposobów gospodarowania, natomiast to może być zrealizowane w postaci czy przy okazji rewizji tych planów urządzania, ewentualnie dopiero w przypadku sporządzenia nowych dokumentów w następnym okresie programowania. Także nie zdziwcie się Państwo, jeśli zobaczycie w tym ostatecznym dokumencie, że cały szereg zapisów będzie miało charakter miękki, będzie miało charakter pewnych wskazań czy zasad, do których podmioty czy osoby powinny się stosować, ale no, nie ma też możliwości narzucenia im realizacji pewnych działań czy wprowadzenia jakichś dodatkowych zakazów. Natomiast oczywiście w przypadku tych dokumentów planistycznych to regionalny dyrektor ochrony środowiska
uzgadniając takie dokumenty planistyczne, powinien sprawdzać, czy one uwzględniają zapisy, które były ujęte w planie ochrony. I jeżeli nie uwzględniają, no to powinien odmówić uzgodnienia takiego dokumentu. Pracując nad planem ochrony, musimy pamiętać, że mamy cały szereg uwarunkowań formalnych. To są te uwarunkowania, które musimy przyjąć, jak to się mówi, z dobrodziejstwem inwentarza i które no, jakoś sankcjonują nasz sposób myślenia. To są przede wszystkim wszystkie powszechnie obowiązujące akty prawne, czyli ustawy i akty wykonawcze, przepisy prawne dotyczące samego parku krajobrazowego i innych obiektów chronionych na tym obszarze, ale także innych obiektów o charakterze szczególnym, jakieś strefy ochrony, ujęć wodnych, obszary wojskowe wyłączone itd., itd. Również takim uwarunkowaniem formalnym są dokumenty planistyczne, czy gmin, czy na poziomie województwa, plany ochrony innych obszarów chronionych, rezerwatów na przykład, czy właśnie plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz te plany urządzenia lasu. No i wreszcie inne dokumenty o charakterze strategicznym, które mogą obowiązywać na terenie danej gminy, czy danego powiatu, czy danego województwa. Takim uwarunkowaniem są również uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Przyjmujemy i analizujemy stan, oczekiwania również społeczne w stosunku do danego terenu. No i wreszcie uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, w tym także, a może przede wszystkim te, które wynikną z naszej waloryzacji przestrzeni, analizy powiązań przestrzennych, czyli tych zasadniczych prac, którymi się zajmujemy w trakcie prac nad planem ochrony. Te uwarunkowania oczywiście muszą być brane pod uwagę na etapie diagnozy stanu, wtedy kiedy prowadzimy ten ciąg logiczny, począwszy od charakterystyki, przez waloryzację i analizę zagrożeń, ale również musi być brany pod uwagę w następnym kroku, czyli na etapie strategii ochrony, kiedy z tej diagnozy wynikają nam cele ochrony, a potem jakieś zasady ochrony, działania ochronne i wreszcie na koniec ustalenia do dokumentów planistycznych. To, co jest ważne i o czym chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć na wstępie, to rozróżnienie na te elementy, które są negocjowalne, czyli o których możemy rozmawiać w czasie naszych dyskusji, i te elementy, które są nienegocjowalne, po prostu przyjmujemy je jako istniejące. No i nienegocjowalne elementy to są te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli uwarunkowania formalne, zakres planu jest określony w ustawie, park ma określone granice, zakazy, to wynika z innych przepisów, są inne obszary chronione, są inne przepisy prawa krajowego czy międzynarodowego, dokumenty planistyczne oraz również kompetencje poszczególnych podmiotów zarządzających, w tym zespołu lubelskich parków krajobrazowych. I od razu zastrzegam, nie chodzi mi o kompetencje pracowników czy dyrekcji, tylko chodzi mi o to, jakie kompetencje przypisano tym służbom, a są one niestety bardzo ograniczone i w związku z tym cały szereg zapisów, no właśnie, będzie miał charakter raczej taki postulatywny zaleceń niż twardych zapisów, bo brakuje instrumentarium, dzięki któremu służby parku krajobrazowego mogłyby wdrażać te zapisy. No i wreszcie nienegocjowalne to są te uwarunkowania przyrodnicze, które wynikną z naszej waloryzacji. Jeśli coś jest cenne, to jest po prostu cenne i nie ma podstaw do tego, żeby dyskutować, czy dany obszar jest cenny, czy nie. Natomiast oczywiście to, o czym możemy rozmawiać i już dzisiaj Państwa do tego zapraszamy, to są te wszystkie elementy, które dotyczą samej strategii ochrony, bo samo stwierdzenie faktu, że coś jest cenne, jest tylko punktem wyjścia do tego, żeby zastanowić się teraz, w jaki sposób można ten cenny element ochronić, czyli zarówno jeśli jakie są cele, które sobie stawiamy, jakie są sposoby, zasady, jakie jest strefowanie, bo jak każdy dokument planistyczny, taki plan ochrony parku krajobrazowego będzie przewidywał strefowanie obszaru parku. No i właśnie te działania ochronne, chociażby właśnie propozycje objęcia jakąś dodatkową formą ochrony, czy propozycje powiększenia parku, czy jego otuliny. Proszę zwrócić uwagę, że napisałem specjalnie powiększenia parku lub jego otuliny. Tu akurat w tym przypadku Szczebrzeszyńskiego Parku nie mamy otuliny w ogóle. Natomiast ustawa o ochronie przyrody jednoznacznie mówi, że
zniesienie, zlikwidowanie parku krajobrazowego czy wyłączenie jakiegoś fragmentu może być podyktowane wyłącznie bezwrotną utratą wartości przyrodniczych. Nie sądzę, żebyśmy taką sytuację mieli tutaj. W związku z tym proponuję zostawić w myśleniu tylko ewentualnie wnioski dotyczące powiększenia parku czy utworzenia otuliny. No i oczywiście możemy rozmawiać na temat ustaleń do dokumentów planistycznych i dzisiejszym spotkaniem już Państwa serdecznie do tej dyskusji zapraszam. Oczywiście ta dyskusja będzie trwała aż do końca prac nad naszym planem. Chciałbym, żebyście również rozróżnili, czy wyobrazili sobie, jaki produkt powstanie na końcu naszego projektu, bo to jest istotne, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Otóż ten produkt to właściwie dwa produkty, czy nawet więcej, ale powiedzmy dwa takie główne działy. Pierwsze to jest dokumentacja planu ochrony, czyli to wszystko, te wszystkie materiały, które zbieramy, które zostaną zestawione w postaci tak zwanych operatów szczegółowych. Tutaj nie ma żadnych jakichś wymagań. Tak jak mówiłem wcześniej, zajmujemy się planami ochrony od 30 lat i wypracowaliśmy sobie tutaj pewną metodę pracy, pewien układ, który wydaje nam się być odpowiedni. Także powstaną operaty szczegółowe i to będzie ten główny materiał, z którego będą korzystać nie tylko służby parku krajobrazowego, ale także wszystkie inne podmioty. On nie ma oczywiście mocy prawnej, nie jest dokumentem, który ma jakieś określone bardzo ramy, raczej zależy od inwencji autorów. Nie podlega też on uzgodnieniu czy opiniowaniu, ale oczywiście będzie wykładany do konsultacji. Jeśli ktoś będzie chciał do niego sięgnąć, to on będzie publicznie dostępny. Tak naprawdę tam będzie te najważniejsze zapisy, w tym sensie uzasadnienie dla tej polityki ochronnej, rozwinięcie całego szeregu zapisów. Natomiast ta dokumentacja jest punktem wyjścia do tego materiału, który nazywamy dokumentem planu ochrony, czyli tym zasadniczym planem ochrony, czyli tym, co jest zatwierdzane uchwałą, czy co będzie zatwierdzane uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego. I oczywiście ten akt prawny, jak każdy, będzie publikowany w dzienniku urzędowym i on musi spełniać zasady wynikające z obowiązującej techniki legislacyjnej. Tak jak mówiłem wcześniej, jego zakres jest ściśle określony w tym ustępie 4 artykułu 20 ustawy o ochronie przyrody. No i nic więcej, nic ponad te zapisy nie może się w tym znaleźć. On będzie podlegał uzgodnieniu, opiniowaniu, natomiast jeśli będzie zawierał zakazy wynikające z audytu krajobrazowego, to będzie podlegał uzgodnieniu przez gminy. O tym jeszcze powiem na koniec parę słów. I oczywiście cała procedura konsultacji, wyłożenia do konsultacji, tak jak każdego aktu prawnego. Jeśli chodzi o te operaty szczegółowe, to przewidujemy akurat w przypadku Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, że będzie ich 7, do tego operat generalny, mapy tematyczne, natomiast sam plan, no to projekt uchwały, a właściwie załącznika do uchwały, bo podejrzewamy, że będzie miało to taką postać i baza danych przestrzennych GIS. Jeśli chodzi o operaty szczegółowe, to one wszystkie są tworzone w oparciu o jeden schemat, takiego podziału na dwie zasadnicze części, dwa bloki, ta część diagnostyczna i część strategiczna. Staramy się narzucić pewien logiczny, naszym zdaniem, układ rozpoczynający się oceną dotychczasowego stanu wiedzy, potem diagnozą stanu, w obrębie której mamy zarówno waloryzację, jak i te zagrożenia, identyfikację obszarów, które wymagają szczególnych pilnych działań, no i potem ta część strategiczna, która zaczyna się od celów, a potem już jakieś, powiedzmy, ustalenia związane z zasadami czy konkretnymi działaniami, które powinny być zrealizowane. I wszystkie operaty będą miały taki sam układ oparty właśnie o ten schemat. Jeśli chodzi o założenia prac, to już tak krótko bardzo. Oczywiście pamiętajmy, że naszym celem jest przygotowanie aktu prawnego. Nie robimy monografii. Nie zbieramy wszystkich informacji, które są dostępne. Oczywiście im więcej zbierzemy, tym lepiej, ale też nie wszystkie są potrzebne do planu ochrony. Staramy się wykorzystać istniejące materiały archiwalne, studialne, planistyczne, natomiast uzupełniamy, już zespoły pracują w terenie,
w oparciu o badania terenowe. Natomiast koncentrujemy się oczywiście na tych elementach, które są możliwe potem do przekucia na konkretne wnioski, tak, żeby można było jak najlepiej zastosować tutaj, zaplanować strategię ochrony tego parku. Pamiętamy i mamy to w tyle głowy, że to jest park krajobrazowy, tak jak mówiłem wcześniej o tym zrównoważonym rozwoju, czyli te cele ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych muszą współgrać z pewnymi funkcjami społeczno-gospodarczymi. No i chcielibyśmy bardzo, żeby te zapisy planu ochrony były tak sformułowane, żeby w sposób prosty i bezpośredni dało się je potem przełożyć na język zapisów tych dokumentów planistycznych, czy operatów rządzenia lasu, czy innych, powiedzmy, które odnosić się będą do, czy odnoszą się do przestrzeni danego parku. Natomiast jeśli chodzi o strategię, tu może wykraczam trochę poza tematykę dzisiejszego pierwszego spotkania, ale też chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że no, to jest taki dokument, który ma długi horyzont czasowy, 20 lat, ale tak naprawdę mówimy o wiecznym istnieniu obszarów chronionych, w związku z tym musimy tutaj patrzeć w takiej odległej perspektywie i tak samo musimy patrzeć holistycznie, w tym sensie, że wszystkie elementy przyrody traktować równie jako równocenne. Staramy się zawsze szanować naturę i do minimum ograniczyć niezbędne działania, dlatego że przyroda dobrze się reguluje, a także ze względów na uwarunkowania finansowe staramy się ograniczyć do maksimum te niezbędne działania, ingerencje człowieka. Oczywiście wszędzie tam, gdzie coś jest realizowane, staramy się szanować już jakieś sposoby ochrony, układy przyrodnicze, które się wytworzyły w danym obszarze. No i oczywiście zakładamy taką aktualizację celów i przedmiotów ochrony, elastyczność planu, czyli to, żeby ten podmiot, do których, czy te podmioty, do których są one adresowane, mogły dostosowywać się do zewnętrznych warunków. Pamiętajmy o tym, że bardzo często no, ta elastyczność jest podyktowana bardzo prozaicznym powodem, czyli możliwościami finansowymi tych podmiotów, do których są adresowane zapisy, czy mają na coś środki, mogą coś zrealizować, czy nie. No i wreszcie zasada uspołecznienia procesu planowania, czyli to, o czym mówiłem wcześniej i co będę podkreślał jeszcze, czyli zaproszenie Państwa, wszystkich interesariuszy do wspólnego tworzenia tego dokumentu. To tyle tytułem wprowadzenia. Teraz proponuję, żebyśmy przeszli do wysłuchania poszczególnych zespołów, które zajmują się operatami. Każdy z nich króciutko przedstawi Państwu założenia prac nad nimi, a potem na końcu jeszcze na podsumowanie parę słów ode mnie. Szanowni Państwo, nazywam się Łukasz Chabudziński i wspólnie z doktorem habilitowanym Janem Rodzikiem jesteśmy odpowiedzialni za opracowanie operatu ochrony zasobów abiotycznych i gleb. Na chwilę obecną nasz zespół jest dwuosobowy, natomiast w przyszłości nie wykluczamy, aby do naszego zespołu dołączyły kolejne osoby, jeśli okaże się, że będzie taka potrzeba. Zarówno pan profesor, jak i ja jesteśmy pracownikami Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. My pracujemy w katedrze hydrologii i klimatologii. Nasza część będzie dotyczyła przede wszystkim elementów związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Zajmiemy się charakterystyką budowy geologicznej. Tutaj chcielibyśmy, aby to zagadnienie zostało podzielone na część dotyczącą tej budowy takiej głębokiego podłoża oraz elementów tektonicznych. Chcielibyśmy się zająć tutaj charakterystyką utworów powierzchniowych, z którymi wiąże się eksploatacja surowców mineralnych na danym obszarze. Kolejny element to rzeźba terenu, która najczęściej uwarunkowana jest geologią danego obszaru, więc tutaj też będziemy starali się położyć pewien nacisk, aby te zależności zostały przez nas
zidentyfikowane. Chcielibyśmy się tutaj też zająć kierunkami rozwoju, może wskazać, jak ta rzeźba terenu może zmieniać się w zależności od różnych czynników, różnych elementów występujących na tym obszarze. Kolejne elementy środowiska, które poddamy charakterystyce, to będą gleby. Zostaną opracowane przede wszystkim na podstawie map w różnych skalach, a także naszych bezpośrednich obserwacji terenowych. Taką szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić sieci hydrograficznej oraz wodom podziemnym. Ten obszar jest bardzo ciekawy pod tym względem, więc wydaje nam się, że ta część będzie dosyć ciekawa i interesująca. I ostatnim elementem, który chcielibyśmy tutaj opracować, który należy w zasadzie opracować, są warunki klimatyczne oraz charakterystyki dotyczące jakości powietrza i hałasu. Chcielibyśmy tutaj zwrócić szczególną uwagę na topoklimat tego obszaru, który był już podejmowany w różnych opracowaniach dotyczących całego roztocza. Uważamy, że aktualny stan rozpoznania Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego jest dobry, albo może nawet i bardzo dobry. Zidentyfikowaliśmy ponad 120 różnych pozycji. Są to przede wszystkim artykuły naukowe w języku polskim, ale także jest dużo artykułów o zasięgu międzynarodowym, publikowanych w czasopismach międzynarodowych. Chcemy wykorzystać przede wszystkim monografie o charakterze tutaj przede wszystkim regionalnym i lokalnym, a także inne pozycje. Są to takie jak książki naukowe, raporty o stanie środowiska, ekspertyzy, dokumenty planistyczne. W opracowaniu także pojawi się wiele elementów kartograficznych, które chcielibyśmy opracować na podstawie map topograficznych i tematycznych, takich jak mapy hydrograficzne, hydrogeologiczne, oraz wykorzystać towarzyszące im objaśnienia. Na pewno wykorzystamy dane przestrzenne i tematyczne, dane przestrzenne w tej postaci wektorowej, jak i rastrowej. Tutaj przede wszystkim numeryczny model terenu, który posłuży nam do wygenerowania wielu pochodnych. Natomiast jeśli chodzi o dane tabularyczne, to przede wszystkim będą to informacje o zmianach elementów tych meteohydrologicznych, takich właśnie jak na przykład temperatura powietrza, opady, informacje o stanie wody o stanach wody w rzekach, a także informacje o przepływach. Opracowane już dane oraz informacje z literatury chcielibyśmy uzupełnić o dodatkowe prace, które pozwolą nam na kompleksową charakterystykę Szczebrzeńskiego Parku Krajobrazowego. W ramach tych prac chcielibyśmy przeprowadzić pewne badania terenowe. Na chwilę obecną planowane są badania hydrograficzne związane z pomiarami przepływu rzek oraz wydajności źródeł. Chcielibyśmy przeprowadzić inwentaryzację elementów, które naszym zdaniem nie są wystarczająco udokumentowane w tych pozycjach literatury, do których udało nam się dotrzeć, bądź pojawiły się pewne nowe informacje, które należałoby dodać do tych już istniejących. Przede wszystkim chcielibyśmy także uaktualnić naszym zdaniem i tak już bogatą dokumentację fotograficzną, którą posiadamy, natomiast są pewne elementy, które należałoby tutaj tak jakby podkreślić. Chcielibyśmy na przykład zrobić zdjęcia ukośne z wykorzystaniem drona. No i takim jednym z ważniejszych
z ważniejszych części tej naszych prac, które zostaną jeszcze tak de facto przeprowadzone, będzie identyfikacja tych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, jakie mogą wystąpić na obszarze Szczebrzyńskiego Parku Krajobrazowego. Na podstawie dotychczasowej analizy zarówno tych pozycji literatury, jak i naszej wiedzy, wydaje nam się, że na obszarze parku występują pewne problemy związane z intensywną erozją w warunkach antropopresji. My ten element tutaj chcielibyśmy tak jakby przeanalizować na trzech płaszczyznach, związane właśnie z erozją wąwozową, erozją drogową oraz erozją gleb. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na zjawiska flash flood, które też bezpośrednio wiążą się z tą erozją w warunkach antropopresji. Chcielibyśmy także, aby problem erozji rzecznej też został tutaj poruszony i wskazane pewne działania, które mogłyby go ograniczyć. Na pewno zależy nam na tym, aby przeanalizować także zagrożenie powodziowe tych największych rzek, które występują na obszarze Szczebrzyńskiego Parku Krajobrazowego, a także zająć się ruchem turystycznym, z którym wiążą się pewne zagrożenia, pewne problemy, takie jak właśnie to niszczenie szaty roślinnej, zwiększenie ryzyka wystąpienia pożarów, puszenie zwierzyny, a także inicjowanie oraz intensyfikacja procesów erozyjnych. No tutaj już jest nawiązanie do tego, co zostało powiedziane wcześniej. Wstępne wnioski, jakie możemy już wyciągnąć na podstawie przeprowadzonej analizy danych oraz tych pozycji literatury, to przede wszystkim narastająca intensyfikacja rolnictwa związana ze stosowaniem nowoczesnych środków ochrony roślin oraz ciężkich maszyn rolniczych, która powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia erozji. Z tą erozją także wiążą się niekorzystne ukierunkowanie rolnictwa. Tutaj nastąpiła zmiana struktury upraw. Pojawia się coraz więcej upraw fasoli, szczególnie w gminie Szczebrzeszyn, które także zwiększają to ryzyko wystąpienia erozji. Na tym obszarze praktycznie nie ma stawów i zbiorników małej retencji. Z wyjątkiem miejscowości Podlesie, gdzie tam jest taki dosyć duży zbiornik, natomiast w pozostałej części parku tych zbiorników albo nie ma, albo są one na tyle małe, że trudno jest ich zidentyfikować. Tutaj chcielibyśmy także zwrócić uwagę na eksploatację drzewostanu w wąwozach, taką może nie na taką skalę dużą, natomiast jest to raczej bardziej skala lokalna. Natomiast to też wywołuje inicjację procesów erozyjnych. Ostatnim takim wnioskiem, który nasuwa nam się po analizie tego, co do tej pory udało nam się opracować, jest problem zarastania polan śródleśnych i łąk. Łąki tutaj są łąk, które znajdują się przede wszystkim w dolinach rzecznych. Dziękuję za uwagę i jeśli pojawią się jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiemy. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogusław Radwiński. Jestem kierownikiem zespołu autorskiego operatu ochrony siedlisk przyrodniczych, szaty roślinnej, grzybów wielkoowocnikowych i porostów. Na co dzień pracuję w Rysoczańskim Parku Narodowym i będę odpowiadał za całokształt operatu. Oprócz mnie w skład zespołu wchodzi pani Beata Grabowska, która będzie odpowiedzialna za sprawy GIS, oraz pani Hanna Wójciak z ramienia UMCS-u, która będzie służyć nam pomocą w sferze grzybów wielkoowocnikowych i porostów. Najważniejsze
Elementy będące przedmiotem analiz w ramach prac to ocena dotychczasowego stanu rozpoznania, charakterystyka siedlisk przyrodniczych szaty roślinnych, grzybów wielkobotnikowych i porostów, waloryzacja tychże elementów, uwarunkowania prawne, społeczne i gospodarcze ochrony oraz identyfikacja zagrożeń dla szaty roślinnej, grzybów wielkobotnikowych i porostów oraz możliwe sposoby eliminacji tychże zagrożeń lub ich ograniczenia. Ponieważ dotychczasowy stan rozpoznania szaty roślinnej i flory Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego jest daleko niewystarczający, dane literaturowe są bardzo ogólnikowe, a szczegółowe bardzo stare, pochodzą z lat 60. 70. ubiegłego wieku. Należało jak najszybciej rozpocząć prace terenowe w celu inwentaryzacji z aktualnego stanu tychże elementów. Na slajdzie przedstawione jest rozmieszczenie dotychczas zidentyfikowanych płatów cennych siedlisk przyrodniczych. Są to wymieniane wcześniej w literaturze żyzne buczyny, grądy, wyżynny bór jodłowy, bór bagienny, torfowiska, murawy kserotermiczne. A oprócz tego udało nam się zidentyfikować w tej chwili nawet cztery płaty ciepłolubnej buczyny storczykowej i jeden płat rzeziny bagiennej. Prace nadal trwają i z każdym wyjazdem tych płatów cennych siedlisk przyrodniczych będzie nam przybywać. Wśród gatunków chronionych ściśle najwięcej stanowisk odnotowaliśmy dla paprotnika kolczystego, a następnie dla buławnika wielkokwiatowego. Paprotnik Brauna stwierdziliśmy jak do tej pory na dwóch stanowiskach. Na jednym stanowisku obobik pospolity i na dwóch stanowiskach powojnik prosty. Ciekawą historią jest to, że wiele stanowisk posiada też kruszczyk połapski, ale gatunek ten pojawił się na tym terenie w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o gatunki podlegające ochronie częściowej, to pospolicie stwierdziliśmy pospolite występowanie wawrzynka wilczołyko. Także częsty jest kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, a także dosyć często spotykamy parzydło leśne. Nieliczne stanowiska mają natomiast broniec widlasty i bobrek trójlistkowy. W trakcie prac terenowych odnotowujemy też stanowiska obecność roślin wskaźnikowych, charakterystycznych dla danych typów siedlisk. Są to rośliny górskie, rośliny ciepłolubne, rośliny wapniolubne, rośliny torfowiskowe. Obecność ich pozwala nam dokładniej scharakteryzować zbiorowiska i siedliska naturowe. Na ile pozwolą nam warunki atmosferyczne, postaramy się kontynuować dalej nasze prace inwentaryzacyjne, szczególnie uwagę zwracając teraz na grzyby i porosty. Następnie analizując zdjęcia lotnicze, uściślimy przebieg granic formacji roślinnych cennych siedlisk przyrodniczych. W oparciu o opisy taksacyjne planów urządzania lasów dla naleśnictwa Zwierzyniec i Biłgoraj uściślimy siedliskowe typu lasu i zgodność drzewostanu z siedliskiem, a także wiek drzewostanów. I postaramy się zidentyfikować główne korytarze ekologiczne i ostoje różnorodności flory i grzybów wielkoowocnikowych i porostów. Społeczno-gospodarcze przemiany w końcówce XX wieku pociągnęły za sobą daleko idące zmiany w sposobie zagospodarowania i użytkowania terenów rolniczych, a w przyszłości także leśnych. Na znacznych obszarach porzucono uprawę roli, koszenie łąk, wypasanie pastwisk. W pewnym okresie w lasach prywatnych panowała pewna swoboda w wycince drzew.
Na obszarach nieleśnych nastąpiła więc wtórna sukcesja roślinności, doprowadzając do powstania zbiorowisk krzewiastych i leśnych. Zjawisku temu towarzyszyło też pojawienie się masowe obcych gatunków inwazyjnych, takich jak nawódź późna, przymiotno-białe, koneza kanadyjska. Także zaobserwowaliśmy już na terenie parku występowanie kęp niecierpka gruczołowatego, a także Erychlitesa jastrzębco-listnego. W ślad za tymi przemianami także następuje wzrost znaczenia rodzimych gatunków ekspansywnych. Niekołoszone łąki porastają trzciną. W miejscach murach kserotermicznych pojawia się masowo czynnik piaskowy, a także jeżyna gruczołowata i tarnina. Melioracje i osuszenie terenu w obrębie bagna Tałandy wpłynęło negatywnie na ekosystemy torfowiskowe. W tej chwili obszar torfowisk skurczył się bardzo drastycznie. Na terenach zagospodarowanych przez Lasy Państwowe nie ma już cennych zbiorowisk roślinnych, natomiast w lasach prywatnych miejsca torfowisk wysokich przejął bór bagienny, miejscami brzezina bagienna i tylko nieliczne, niewielkie tereny otwarte. Są to jeszcze torfowiska przejściowe z przygiełką białą, ale też już mruszające. Zmiany klimatyczne, długie okresy suszy obserwowane zwłaszcza w ostatnich 5 latach, wpłynęły negatywnie na kondycję niektórych gatunków, szczególnie chodzi tu o jodłę, sosnę, a także świerka. Pojawiły się masowo kornik drukarz, kornik ostrozębny, jodły natomiast zamierają z powodu braku wody. Obserwuje się też wzrost pogłowia jeleniowatych, a co za tym idzie, potem zgryzanie odnowień leśnych gatunków liściastych. Pozostaje praktycznie sam Bóg, a także niektóre gatunki chronione, cenne jak powojnik prosty, są notorycznie zgryzane i nie wydają już owoców. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Park ten położony jest we wschodniej części Roztocza Zachodniego i graniczy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Na różnorodność faunistyczną parku ma duży wpływ zarówno sam kształt Roztocza, jak i jego położenie. Wąski wał Roztocza, zaczynający się na zachodzie, na skraju Doliny Wisły, biegnie łukiem w kierunku południowo-wschodnim i posiada połączenie z łukiem Karpat. Dla fauny tworzy on pewne rozgraniczenie, gdzie po wschodniej stronie wału jest wzrastający udział gatunków pontyjsko-panońskich oraz borealnych, natomiast po zachodniej większy udział gatunków atlantyckich. Ukośne ułożenie wału Roztocza sprawiło powstanie czegoś w rodzaju pułapki w trójkącie Kraków-Lwów-Kraśnik, ograniczającej migrację gatunków na wschód. Prawie w połowie Roztocza, w okolicy Szczebrzeszyna, ten wał przecina szeroka Dolina Wieprza z węzłem ekologicznym bogatym w gatunki przemieszczające się w różnych kierunkach. W skład zespołu autorskiego pracującego plan ochrony wchodzą pan Jacek Łętowski, Ewelina Szwaj, Krzysztof Pałka, Marcin Kolejko, Mariusz Wójcik, Sławomir Beger, Jarosław Wiącek, Marcin Polak i Marian Flis. Przedmiotem analiz w ramach prowadzonych prac będą zwierzęta bezkręgowe, wśród nich ważki, modliszki, chrząszcze i motyle, które pozyskiwane będą głównie w środowiskach otwartych oraz zaroślowych i leśnych. Mięczaki zbierane będą w środowiskach lądowych i wodnych. Zwierzęta kręgowe, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki zbierane będą w środowiskach lądowych i wodnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na gatunki naturowe i chronione, a w analizie faunistycznej zgromadzonego materiału poddane zostaną one również ocenie w zakresie ich przynależności do określonej kategorii według konwencji berneńskiej, bońskiej i waszyngtońskiej,
gatunków z Czerwonej Księgi Zwierząt, gatunków łownych i gatunków inwazyjnych. Zostaną ocenione siedliska występowania organizmów zwierzęcych z uwagi na postępującą sukcesję w siedliskach nieklimaksowych, murawach kserotermicznych oraz łąki użytkowe i zarośla kserotermiczne. Analizie zostaną poddane wody rzek, źródlisk i zbiorników śródlądowych oraz oddziaływanie turystyki i rozwoju urbanizacyjnego. Aktualny stan rozpoznania gatunków z podziałem na grupy systematyczne przedstawia się następująco. Fauna parku jest bardzo słabo rozpoznana, pomimo iż badania na obszarze roztocza rozpoczęły się na przełomie XIX i XX wieku. Prowadzone były przez Taczanowskiego, Tenenbauma oraz Tenenbauma i Mierzyjewskiego. Do chwili obecnej najbardziej rozpoznane są ptaki. Podczas badań, które prowadzone były w latach 90. pod kierunkiem profesor Anny Liany na obszarze roztocza, na Roztoczu Zachodnim opracowano ważki i stwierdzono, iż liczba gatunków odonatofauny Roztocza Zachodniego, czyli 32 gatunki, jest mniejsza niż liczba gatunków Roztocza Środkowego z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Prace prowadzone były przez Buczyńskiego, Fałdakowskiego i Łabęckiego. Zachodnią część roztocza objęto również badaniami w odniesieniu do fauny rykowcowatych. Analizowany był skład gatunkowy i liczebność między innymi w Buczynie Karpackiej, gdzie odnotowano aż 70 gatunków i był to najbogatszy zespół spośród analizowanych zbiorowisk leśnych tego obszaru. Pracę prowadził Cmoluch, Łętowski oraz Minda Lechowska. Natomiast pluskwiaki opracowywane były przez Cmoluchową i Lechowskiego oraz Łagowską i Koteję. W tej części roztocza odnotowano również 33 gatunki kózek. Pracę prowadził Kutowski w 1992 roku. W środowiskach parku stwierdzono także tygrzyka paskowanego oraz pospolite i licznie występujące mrówki Lasius niger i Lasius flavus oraz typowo leśną formika rufa, której charakterystyczne kopce występują często na skrajach dróg i lasów na terenie parku. Na obszarze parku prowadzony jest także monitoring w zakresie motyli dziennych. Stan ichtiofauny został określony na podstawie danych z badań kolejki wykonywanych podczas ekspertyz przyrodniczych w latach 2000-2018. Górny odcinek rzeki Wieprz płynącej przez park krajobrazowy charakteryzuje się dość dużą liczbą gatunków. Stwierdzono ich 19 na terenie parku. W większości były to gatunki powszechnie występujące w wodach śródlądowych Polski. Niemniej jednak odnotowano 4 gatunki chronione. Był to kiełb białopłetwy, śliz, koza i piskorz. Wśród nich gatunek rzadki, kiełb białopłetwy oraz odnotowano również gatunek obcy, karaś srebrzysty. Stan rozpoznania płazów i gadów jest słaby. Brak jest wskazania lokalizacji występowania większości płazów i gadów na terenie parku. Większość publikacji dotyczy okolic parku, lecz poza jego terenem, głównie z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Aktualne publikacje na temat stanu fauny płazów i gadów z rejonu Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego są nieliczne. W miarę aktualne i starsze dane, ale o małej dokładności lokalizacji w kwadratach siatki UTM, dotyczą występowania traszki zwyczajnej i grzebieniastej, kumaka nizinnego, ropuchy szarej, zielonej i paskówki, rzekotki drzewnej, żaby moczarowej i trawnej, padalca zwyczajnego, jaszczurki zwinki i jaszczurki żyworotnej, zaskrońca zwyczajnego i żmii zygzakowatej. Starsze dane sprzed 2000 roku dotyczą występowania żaby wodnej i żaby jeziorkowej. Brak jest natomiast w atlasie stwierdzenia występowania grzebiuszki ziemnej i żaby śmieszki. Stanowisko żółwia błotnego i gniewosza plamistego odnotowano poza granicą parku. Wiedza i stan rozpoznania ornitofauny Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego jest niepełna i nieaktualna. Obecny stan wiedzy jest oparty na lokalnych i historycznych pracach, bądź aktualnych, ale zbyt ogólnych opracowaniach ogólnopolskich. Brak jest aktualnych lokalnych publikacji i opracowań ornitologicznych z terenu Parku Krajobrazowego.
Wiedza na temat gatunków ssaków na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego także jest niepełna i część danych jest już nieaktualna. Obecny stan wiedzy jest oparty na lokalnych historycznych pracach bądź aktualnych, ale zbyt ogólnych opracowaniach ogólnopolskich. Lokalne, a zarazem aktualne publikacje na temat stanu fauny ze szczególnym uwzględnieniem ssaków w rejonie parku są niestety nieliczne. Prace uzupełniające charakterystykę i diagnozę stanu zakładają inwentaryzację rozmieszczenia i szacunek liczebności gatunków zwierząt na terenie parku, waloryzację siedlisk pod kątem przydatności do rozrodu w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym, wskazanie obszarów szczególnie cennych ze względu na obecność niektórych gatunków cennych na terenie parku, diagnozę stanu zachowania i zagrożeń dla występujących na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego oraz zaproponowanie wytycznych i działań ochronnych dla parku. Wstępne wnioski z diagnozy stanu oraz identyfikacja problemów wymagających rozwiązania pozwalają stwierdzić, że na terenie parku występuje zabudowa zagrodowa bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zarastanie siedlisk, utrata bioróżnorodności, zwiększenie presji na niektóre gatunki zwierząt na skutek działalności człowieka w obrębie krajobrazu leśnego, rolniczego i na terenach podmokłych oraz wzrost presji drapieżników, wpływ prac hydrotechnicznych oraz zmian sukcesyjnych roślinności w rejonie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Dzień dobry. Miło jest mi Państwa powitać. Nazywam się Szymon Chmielewski i będę realizował prace związane z aparatem ochrony walorów krajobrazowych Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Tytułem wstępu dodam, że celem tej części operatu jest przede wszystkim identyfikacja oraz ocena stanu zagrożenia walorów krajobrazowych wraz ze sporządzeniem strategii ich ochrony. Z założenia plan ochrony bazuje na dostępnych już materiałach, dlatego w pierwszym etapie zebrano literaturę naukową, wszelkie publikacje naukowe, monografie, dane udostępnione przez gminy. Prace przygotowawcze obejmowały również przygotowanie podstawowych danych przestrzennych, takich jak ortofotomapy, cyfrowe modele terenu, wszelkie mapy tematyczne, również wizje terenowe. Dane zebrane na tym etapie są integrowane w systemie informacji przestrzennej, co pozwala na wydanie prowadzenie dalszych prac analitycznych. Proszę Państwa, stosując pewną analogię do takiego zarządzania krajem przez administrację publiczną, która stosuje podział administracyjny na gminy, powiaty, województwa, tak na potrzeby sprawnego zarządzania krajobrazem wyznacza się przyrodnicze jednostki przestrzenne pokazane tutaj na tej pierwszej mapie w lewym dolnym rogu. I dalsza inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazu dokonywana będzie właśnie w takim układzie przestrzennym. Kolejna mapa, więc jakby następny krok, w obrębie każdej z takich jednostek dokonana zostanie klasyfikacja typologiczna krajobrazu, a więc określony zostanie typ krajobrazu. Stosując dalej zabieg agregacji jednostek o podobnych cechach, wyróżnione zostaną krajobrazy lokalne Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Następnie zajmiemy się oceną takich elementów jak punkty widokowe, otwarcia widokowe, osie widokowe, zasięgi widoków, dominanty, subdominanty, przeanalizujemy strukturę panoram widokowych, grupy kompozycyjne, ale również elementy obce, stylowo czy dysharmonijne. Analizowane elementy będą poddane ocenie bonitacyjnej, takiej ocenie punktowej. Wynikiem tych prac będzie mapa fizjonomicznych zasobów krajobrazu. No i jako finalny produkt tego etapu przygotowana zostanie zbiorcza waloryzacja krajobrazów lokalnych, a więc synteza walorów krajobrazowych. Przechodząc do kolejnego slajdu, chciałbym podkreślić, że cała diagnoza całości systemu krajobrazowego, a w konsekwencji przygotowanie skutecznej strategii ochrony wymaga identyfikacji zagrożeń krajobrazu, oraz pewnej wizji retrospektywnej, to znaczy rozpoznania dotychczasowych zmian zachodzących w krajobrazie parku.
Zmianę zidentyfikujemy na podstawie porównania archiwalnych i aktualnych zdjęć satelitarnych. Analiza sięgnie 20 lat wstecz. Taki wgląd w przeszłość parku pozwoli nam przeanalizować skuteczność dotychczasowych sposobów ochrony walorów krajobrazowych i wziąć na to po prostu poprawkę przy sporządzaniu nowej strategii. Rozpoznania wymagają również zagrożenia dla walorów krajobrazowych, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Co ważne, rozporządzenie w sprawie zasad sporządzania audytów krajobrazowych szczegółowo identyfikuje katalog takich zagrożeń. Wszystkie powyższe prace prowadzą do wnikliwej diagnozy stanu krajobrazu. Mając tą wiedzę, zdefiniowane zostaną cele i zasady ochrony krajobrazu. W praktyce oznacza to sformułowanie szczegółowych rekomendacji w odniesieniu do poszczególnych krajobrazów, poszczególnych jednostek. Prowadząc właśnie pracę w systemie jednostek przestrzennych, pozwoli nam to na przygotowanie mapy strefowania. W praktyce rozwiązanie to ułatwia przestrzenne adresowanie poszczególnych ustaleń. Będą więc to strefy działań ochronnych, w których zakłada się albo kontynuację istniejącego sposobu użytkowania, albo wskazuje się konieczność modyfikacji sposobu działania. Operat krajobrazowy, ta część krajobrazowa, zakończona jest również krótką taką prognozą stanu krajobrazu w perspektywie 20 lat. Jak wygląda aktualny stan rozpoznania? W ciągu 3 miesięcy prac ukończono etap zbierania danych źródłowych w zakresie literatury, materiałów kartograficznych, baz danych oraz rozpoznania terenowego. W sumie zebrano 51 pozycji literatury, przygotowano baz danych przestrzennych, dzięki której możliwe było zaprezentowanie już dzisiaj Państwu podstawowych map. Zebrano i usystematyzowano również materiały udostępnione przez gminy, wykonano pierwszą inwentaryzację zasobów fizjonomicznych i zweryfikowano lokalizację głównych punktów widokowych. Przystąpiono również do wyznaczenia systemu przyrodniczych jednostek przestrzennych. W ramach takich prac uzupełniających zachęcam wszystkich interesariuszy do udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej zasobów krajobrazowych. Proszę, aby wszyscy uczestniczy dzisiejszego spotkania zeskanowali sobie tutaj kod QR lub przy użyciu linku wyświetlonego poniżej, no tak abyście wszyscy Państwo mogli wypełnić ankiety i tym samym mieć realny wpływ na strategię ochrony walorów krajobrazowych w Szczebrzeszyńskim Parku. Ankieta jest krótka, zawiera 5 prostych pytań, ale z punktu widzenia ochrony krajobrazu bardzo istotnych. Link do ankiety również w komentarzach do dzisiejszego spotkania. Także jeszcze raz z góry dziękuję za wypełnienie tej krótkiej ankiety. Jakie są wstępne wnioski? No, przede wszystkim przedmiotem prac będzie tutaj ochrona takiej charakterystycznej pasmowo-wstęgowej fizjonomii pól uprawnych Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem stref ekotonowych. Jest to cecha rozpoznawalna tego krajobrazu. Kolejna rzecz to jednym z elementów strategii ochrony będzie wyznaczenie miejsc ekspozycji widokowej i przygotowanie stref ochrony fizjonomicznych walorów krajobrazów lokalnych. Kolejna rzecz to ochrona fizjonomicznych walorów również tych sieci wąwozów, wzrost ich znaczenia w turystyce krajoznawczej. Prawdopodobnie weryfikacji poddany zostanie również przebieg granic parku. Tutaj możemy również pewne rzeczy w ramach operatu zasugerować. Proszę Państwa, tyle w takim telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o część krajobrazową. Z mojej strony bardzo dziękuję za uwagę i czekam na ewentualne pytania, czy to bezpośrednio na czacie, czy drogą mailową. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu. Chciałam dzisiaj przedstawić wyniki inwentaryzacji stanu oraz wstępne wnioski dotyczące diagnozy stanu, dotyczące walorów kulturowych Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Jestem kierownikiem zespołu, nazywam się Barbara Sowińska-Świerkoś i reprezentuję Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W skład zespołu autorskiego wchodzi także pan Andrzej Urbański, który reprezentuje Muzeum Zamojskie w Zamościu. W ramach prac nad
operatem ochrony walorów kulturowych. Analizom będą podlegać różnorodne elementy dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, takie jak archeologia, układy przestrzenne, obiekty architektury i budownictwa, obiekty ruchome stanowiące wyposażenie świątyń, a także muzea, izby pamięci i wartości niematerialne. Do najcenniejszych obiektów kulturowych położonych na terenie parku należą cztery zespoły znajdujące się w rejestrze zabytków obiektów nieruchomych województwa lubelskiego. Należą do nich kościół i kompleks klasztorny w Radecznicy, kościół i cmentarz miejscowości Mokre Lipie, grodzisko w sąsiadce oraz cmentarz z I wojny światowej miejscowości Zaporze. Dziedzictwo kulturowe parku chronione jest również poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków. 31 obiektów znalazło się w tej właśnie ewidencji. W większości są to kaplice i kapliczki przydrożne oraz krzyże przydrożne. W sumie 21 obiektów. W ewidencji gminnej zostały też ujęte niektóre cmentarze, kościołów, również nieliczne stanowiska archeologiczne i obiekty związane z architekturą regionalną. Obszar parku charakteryzuje się również cennymi zasobami dziedzictwa kulturowego w postaci kapliczek i krzyży przydrożnych, które nie zostały ujęte w żadnym z wykazów, to znaczy nie są ujęte ochroną w postaci wpisu do rejestru zabytków oraz ochroną w postaci wpisu do ewidencji gminnej. Do tej pory inwentaryzacje przeprowadzone we wrześniu i październiku tego roku pozwoliły na wskazanie 52 takich obiektów. Jak wspomniałam, przeważającej ilości są to kapliczki, krzyże, figury przydrożne oraz także mniej obiektów stanowiących przykłady cennego budownictwa regionalnego, takich jak kuźnie czy spichlerze. Warto wspomnieć, że obszar parku charakteryzuje się jeszcze dość licznymi przykładami zabudowy o cechach regionalnych w postaci budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, drewnianych, konstrukcji zrąbowej, o właśnie o widocznej tej konstrukcji budowlanej. Obiekty takie zlokalizowane są w różnych miejscowościach parku, jednak szczególne ich nagromadzenie występuje w czterech miejscowościach: Czarnystok, Kawęczyn, Sąsiadka oraz Turzyniec. Operat ochrony walorów kulturowych również w swoim zakresie obejmuje analizę obiektów ruchomych. W większości formami ochrony objęte są obiekty stanowiące wyposażenie świątyń wpisanych do rejestru zabytków, czyli kościoła w Radecznicy i Mokrym Lipiu, ale także na przykład ikona Matki Boskiej z Dziesiątkiem, która znajduje się w kościele parafialnym w Topórczy, również stanowi o wyjątkowych walorach parku, co potwierdza fakt ujęcia jej w rejestrze zabytków ruchomych województwa lubelskiego. Jeśli chodzi o przykłady sztuki ludowej, takim charakterystycznym elementem z tego obszaru są druki odpustowe z sanktuarium świętego Antoniego Padewskiego w Radecznicy. Na terenie parku wykształcił się także specyficzny strój ludowy, tak zwany strój zamojski, i obecnie wiele zespołów folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich wykorzystuje elementy tego stroju w swojej działalności. Poza tym mamy też przykłady malarstwa i sztuki ludowej, w tym sztuki obrazującej dominujący typ gospodarki na terenie parku, jakim jest rolnictwo. I również ten fakt znajduje swoje odzwierciedlenie w elementach kultury niematerialnej. Niektóre z analizowanych elementów dziedzictwa kulturowego wymagają dalszego uzupełnienia i charakterystyki.
Planowane jest dokonanie pełnej inwentaryzacji krzyży i kapliczek przydrożnych, nieujętych w wykazach obiektów zabytkowych. Dotychczas inwentaryzowano, jak wspomniałam, 52 tego typu obiekty, ale dalsze wyjazdy terenowe pozwolą na uaktualnienie tej listy i na pełny opis tych obiektów. Poza tym analiza jest wymagana w stosunku do zasobów i stanu zachowania najcenniejszych obiektów o cechach architektury regionalnej. Przechodząc do wstępnych wniosków z diagnozy stanu, należy stwierdzić, że obszar parku charakteryzuje się dość niskim udziałem obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków nieruchomych województwa lubelskiego. Są to te cztery przeze mnie wspomniane zespoły zlokalizowane na północy badanego obszaru w gminie Radecznica. Natomiast w gminnej ewidencji zabytków znalazły się tylko nieliczne wartościowe pod względem kulturowym obiekty. Na mapie zaznaczone one są żółtymi kropkami. Jak widzimy, jest jeszcze wiele obiektów zobrazowanych jako czarne kropki wartościowych ze względów kulturowych, które w ewidencji gminnej powinny się znaleźć, a przynajmniej ich znaczna część. Obszar parku charakteryzują cenne zasoby kapliczek i krzyży przydrożnych i stanowią one taki charakterystyczny element dziedzictwa kulturowego parku. Dlatego też 90% zinwentaryzowanych dotychczas obiektów są to obiekty związane z kultem sakralnym. Obiekty o innej funkcji są rzadkością. Ta funkcja sakralna tutaj zdecydowanie przeważa. I bogate w skali regionu są zasoby budynków mieszkalnych i gospodarczych o cechach architektury regionalnej, które jednak wymagają dalszej inwentaryzacji i analizie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Domański, reprezentuję Zespół Zagospodarowania Przestrzennego i mam przyjemność przedstawić Państwu pokrótce nasz zespół i zaprezentować elementy będące przedmiotem naszych analiz, aktualny stan rozpoznania, zakładane prace uzupełniające oraz wstępne wnioski z diagnozy stanu i problemy z zakresu zagospodarowania przestrzennego terenu parku wymagające rozwiązania. Kierownikiem naszego zespołu jest pani Zofia Kurek, znakomita specjalistka z zakresu ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego, posiadająca ogromne doświadczenie, ponad 30-letnie, w administracji rządowej, w służbach ochrony przyrody i ochrony środowiska byłego województwa zamojskiego i województwa lubelskiego, w tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ja swoje doświadczenia niezbędne do pracy w naszym zespole zdobywałem w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, a następnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, głównie w dziedzinie ochrony przyrody, zagospodarowania przestrzennego, a także wykorzystywałem systemy informacji geograficznej w praktyce. Teraz przedstawię elementy będące przedmiotem naszych analiz w ramach prac zespołu. Przegląd literatury specjalistycznej celem pozyskania informacji o terenie z prac badawczo-dokumentacyjnych, aktualny stan elementów środowiska i potencjalne zagrożenia dla struktury funkcjonalno-przestrzennej parku, zmiany środowiska w ujęciu historycznym z uwzględnieniem ostatniego dwudziestolecia, kształtowanie się terenów budowlanych, tutaj punktem odniesienia będą dla nas mapy przedwojenne, strategie, plany, programy poziomu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego dotyczące kształtowania struktury przestrzenno-gospodarczej parku oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury komunalnej i technicznej ograniczającej oddziaływanie antropogeniczne na środowisko, w tym inwestycje celu publicznego, ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa celem identyfikacji wyznaczonych ram dla przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, w szczególności na zasoby i cele ochronne parku, co jest dla nas najistotniejsze, a także przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Roztocze. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego celem zidentyfikowania kierunków i zasad rozwoju przestrzenno-gospodarczego
i potencjalnego generowania przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, w szczególności na zasoby i cele ochronne parku, przedmioty ochrony Natura 2000 oraz Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Roztocze. Jak dotąd rozpoznaliśmy uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych i planistycznych województwa i innych dokumentów ponadlokalnych, uwarunkowania wynikające z prawa miejscowego oraz strategii rozwoju, polityk i innych dokumentów na szczeblu gminnym. Do rozpoznania pozostały zagadnienia demograficzne, zagadnienia społeczno-gospodarcze, zakładane prace uzupełniające charakterystykę i diagnozę stanu, to problem polegający na tym, że w 7 gminach brak w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bilansu terenów budowlanych. Należałoby to uzupełnić, jednakże procedury planistyczne trwają znacznie dłużej niż procedura opracowania planu ochrony parku zazwyczaj, dlatego też prawdopodobnie będzie to niewykonalne. Wnioski ochronne w zakresie zagospodarowania przestrzennego, a dotyczące przyrody nieożywionej, flory, fauny, krajobrazu, turystyki, będą pozyskiwane od pozostałych 5 zespołów specjalistycznych. I ewentualne wizje terenowe do przeprowadzenia w przypadku problemów ochronnych budzących kontrowersje. Teraz przedstawię Państwu wstępne wnioski z diagnozy stanu oraz identyfikację problemów wymagających rozwiązania. Zagrożenie zmianami zasobów wynikające ze stanu i charakteru elementów środowiska w kontekście klimatu, w szczególności ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak nawalne deszcze, bardzo intensywne opady śniegu, oblodzenia, huragany, skrajnie niskie lub wysokie temperatury, powodujące intensyfikację takich zjawisk jak erozja wodna, wietrzna, osuwiska, zwiększenie intensywności podtopień, zagrożenie powodziami, śniegołomy, pożary lasów, łąk, torfowisk. Ze względów hydrologicznych i ekologicznych oraz bezpieczeństwa bez zabudowy powinny pozostać wyloty wąwozów, suchych dolin. Zagrożenia dla struktury przyrodniczej parku wynikające z kierunków zmian strukturalnych w rolnictwie i innych dziedzinach, np. dywersyfikacja źródeł energii cieplnej i elektrycznej, może wymagać w następnym okresie planistycznym wykorzystywania energii odnawialnej na szerszą skalę przemysłową. Przykładowo Lubelszczyzna ma jedne z najkorzystniejszych w kraju warunki solarne, co może w przyszłości generować powstawanie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych. Ponadto ze względu na zasoby biomasy popularniejsze stać się mogą biogazownie, co generować będzie zmiany w tradycyjnie wykorzystywanej rolniczej przestrzeni produkcyjnej na rzecz wielkoobszarowych upraw roślin energetycznych. Mogą także powrócić sprawy realizacji farm wiatrowych w pobliżu parku. Problemy te będą rozwiązywane w procesach planistycznych i administracyjnych. Analiza dokumentów planistycznych, jaką poczyniliśmy, nie wskazuje na rozległą skalę zapotrzebowania na tereny budowlane, ale z 8 gmin w obszarze parku tylko jedna ma zamieszczony bilans terenów budowlanych w studium uwarunkowań. Ponadto tylko jedna gmina ma miejscowy plan zagospodarowania dla całej gminy oraz gminy Frampol i Tereszpol dla jednostek osadniczych. Na większości obszaru parku tereny budowlane wyznaczane są niestety decyzjami o warunkach zabudowy. Przykładowo gmina Radecznica nie ma żadnego obowiązującego miejscowego planu. Ochrony przed zabudową wymagają na zasadach wskazanych w planie zagospodarowania województwa obszary źródliskowe oraz trasy migracji zwierząt. Koncentracja budownictwa ma miejsce w strefach brzegowych dolin rzecznych. Przykładowo w przypadku Doliny Wieprza, częściowo nawet w strefie zagrożonej podtopieniami.
i na dużych odcinkach ma charakter zwarty i ciągły, co blokuje dostęp zwierzyny z bezwodnych wierzchowin do doliny i ogólnie migracje. Rozważenia wymaga powrót do zatrzymania wody w sadzawkach, w dnach dolin wąwozów. To niewielkie tak zwane zbiorniki paciorkowe celem poprawy warunków bytowania fauny. Ochrony przed zabudową wymagają istniejące luki w zabudowie, co może dla niektórych wydawać się dziwne, ale umożliwiają one przemieszczanie się zwierzyny między doliną a wierzchowinami. Gmina Frampol, Biłgoraj, Tereszpol, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn i Sułów mają wyznaczone w studium lub studium i w planach tereny podzalesienia. Obejmują one zazwyczaj grunty porolne w enklawach, w półenklawach, przylegające do lasów, na których zaprzestano uprawy i które już objęte są sukcesją leśną. Jest to zgodne ze wskazaniami dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Są to zapisy ochrony przeciwerozyjnej, wzmacniające strukturę przyrodniczą. Podstawowym zamierzeniem analizowanych strategii, planów i programów jest rozbudowa infrastruktury komunalnej i technicznej celem poprawy stanu środowiska i podniesienia poziomu życia społeczeństwa. Dywersyfikacja źródeł energii w kierunku istotnego zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, zazwyczaj poprzez termomodernizację, zmniejszenie wytwarzania odpadów i systematyczne zwiększanie recyklingu, podnoszenie standardu dróg publicznych, w tym krajowych, z uwzględnieniem potrzeb przyrodniczych i lokalnych społeczności, oraz modernizacja linii kolejowych, w tym LHS. Na koniec inwestycje celu publicznego w obszarze parku ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74 w gminie Radecznica, budowa trasy rowerowej m.in. w gminie Sułów, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec, sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, modernizacja linii kolejowej nr 69, budowa zbiornika retencyjnego w Brodach Małych, melioracja użytków rolnych w gminie Sułów i Szczebrzeszyn, budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym jazie piętrzącym na Wieprzu w miejscowości Turzyniec, odbudowa koryta rzeki Por i regulacja stosunków wodnych w jej dolinie w gminie Sułów i Radecznica. Ustalenia wszystkich dokumentów przez nas analizowanych podporządkowuje się zasadzie zrównoważonego rozwoju. Dokumenty różnych szczebli są ze sobą spójne. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, miło jest mi raz jeszcze Państwa powitać. Nazywam się Szymon Chmielewski i w ramach prac prowadzonych nad operatem Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego będę miał również przyjemność realizować operat, tą część dotyczącą walorów turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Tytułem wstępu dodam, że celem tego operatu jest wskazanie możliwości zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych, krajoznawczych i kulturowych do rozwoju funkcji turystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. I podobnie jak w przypadku wszystkich tych operatów, tu również efektem będzie dokumentacja określająca cele i kierunki działań ochronnych w perspektywie 20 lat. Prace podzielone są na dwa zasadnicze etapy, to jest diagnoza i potem strategia. W ramach diagnozy wykonany zostaje na początku oczywiście przegląd literatury, zebrane wszelkie materiały od gmin, następnie inwentaryzacja szlaków turystycznych, ocena tras turystycznych pod względem ich atrakcyjności widokowych, znajdujących się na niej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej, wszelkich atrakcji turystycznych wraz z zestawieniem takich walorów kulturowych i sakralnych. Wykonana zostanie diagnoza bazy noclegowej, gastronomicznej, ocena dostępności komunikacyjnej całego parku, jak i wybranych jego elementów oraz ocena wskaźnikowa, taka, czyli pojemność i chłonność turystyczna, natężenie ruchu turystycznego.
Kolejne prace będą obejmowały również identyfikację produktów regionalnych, a wiemy, że takie tu są, na przykład miód fasolowy, analiza oferty edukacyjnej w obrębie parku, następnie przeanalizowane zostaną formy turystyki i rekreacji bezpośrednio w gminach już związanych terytorialnie z parkiem. Wykonana zostanie identyfikacja pewnych zagrożeń wewnętrznych dla funkcji turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej. No i całość tego etapu diagnostycznego jest podsumowana analizą mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń. W etapie drugim, to czyli już bezpośrednio w strategii, przede wszystkim wyznaczenie jest celu ochrony, określane są zasady i kierunki rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Formułowane są pewne propozycje rozwoju szlaków turystycznych i towarzyszącej im infrastruktury. Proponowane są pewne kierunki działań edukacyjnych i zasad udostępniania parku dla celów naukowych. Wykonywane są ustalenia w zakresie funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych adresowane do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wszelkich dokumentów strategicznych gminy. Całość tej części strategii zakończona jest taką prognozą stanu w perspektywie 20 lat. Jakie są wyniki, jaki jest aktualny stan rozpoznania? No, efektem przeglądu literatury zebrano 66 pozycji literaturowych. Są to przewodniki, monografie, publikacje naukowe. Tutaj na pierwszej mapie po lewej stronie widzimy już zinwentaryzowane szlaki piesze, po prawej stronie szlaki rowerowe. Z tych szlaków pieszych to mamy kolory czarny, czerwony, niebieski, żółty. No, szlaki rowerowe chyba taki niosący ze sobą największy potencjał, szlak Green Velo, ale również piękny flagowy szlak czerwony, również żółty i zielony. Zinwentaryzowana została również już tak wstępnie została taka te kwatery agroturystyczne oraz obiekty gastronomiczne, czyli to zaplecze umożliwiające bezpośrednie nocowanie w granicach parku. No i ze wstępnych ustaleń wynika, że turyści odwiedzający Szczebrzeszyński Park zatrzymują się no raczej w Zwierzyńcu czy w Szczebrzeszynie, no i tym samym obszar parku nie jest ich bezpośrednią destynacją. Aktualny stan rozpoznania pozwala również stwierdzić, że takie lessowe podłoże, miejscami nawet bardziej piaszczyste, częściowo ogranicza dostępność terenu dla turystyki rowerowej. No, w dużej mierze te drogi są również użytkowane rolniczo, co dodatkowo czyni tą nawierzchnię niedostępną dla rowerów. Już przechodząc bardziej do zagrożeń, uwarunkowania wynikające z ukształtowania terenu czynią obszar Szczebrzeszyńskiego Parku no, atrakcyjnym również dla sportów offroadowych. Niestety ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze parku ma swoje negatywne skutki i do tego również będą odniesienia w tej części operatu. No, ze względu na pewne braki danych przewiduje się badania ankietowe w kwaterach agroturystycznych celem pewnego profilowania tych turystów oraz bezpośrednie pomiary natężenia ruchu turystycznego polegające na pomiarach liczby odwiedzających miejsca najbardziej już obciążone tym ruchem turystycznym. Wstępne wnioski już po 3 miesiącach pracy nad operatem możemy sformułować w następujący sposób. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy posiada wybitne uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe właśnie do kształtowania i rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Posiada dobrze rozwiniętą sieć szlaków turystyki pieszej i rowerowej. Co ważne, jest ona spójna z sąsiadującym obszarem Roztoczeńskiego Parku Narodowego,
a w odniesieniu do turystyki rowerowej również z siecią Greenvelo. Wyraźny wpływ sąsiedztwa Roztoczańskiego Parku Narodowego, on wpływa na rozwój infrastruktury turystycznej znacznie słabiej wykształconej w północno-zachodniej części parku. Natomiast unikalny charakter systemu suchych dolin, wąwozów, występujący również właśnie w tej północno-zachodniej części parku, daje szansę na równomierny rozwój potencjału turystyki krajoznawczej, rekreacji, edukacji przyrodniczej. Tytułem podsumowania można stwierdzić, że kształtowanie przyszłego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego należy oprzeć o unikalne uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, sieć Greenvelo oraz koncepcje takie jak Kraina Błękitnych Chat czy Park Ciemnego Nieba. Dziękuję Państwu za uwagę. W razie ewentualnych pytań jestem do Państwa dyspozycji, czy tutaj bezpośrednio w czasie jeszcze naszego spotkania na czacie, czy później również drogą mailową. Dziękuję serdecznie. Na koniec kwestia harmonogramu i założeń dalszych prac nad planem ochrony w czwartym kwartale tego roku i przez pierwsze dwa kwartały przyszłego roku będziemy kontynuowali pracę nad diagnozą stanu. Chcemy zacząć też konsultacje indywidualne z interesariuszami. Planujemy, że w trzecim kwartale przyszłego roku skoncentrujemy się już nad strategią ochrony i także będziemy kontynuowali te konsultacje. I w trzecim kwartale, pod koniec wakacji albo zaraz po wakacjach, planujemy drugie spotkanie z interesariuszami. We wrześniu chcielibyśmy wyłożyć pierwszą wersję projektu planu ochrony, natomiast w czwartym kwartale, w październiku, przeprowadzić proces konsultacji tych oficjalnych, spotkania z radami gmin, także trzecie spotkanie z interesariuszami oraz opiniowanie i uzgodnienie. No i zgodnie z przyjętymi założeniami w listopadzie 2021 zakładamy przekazanie projektu planu ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego do Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym proszę zwrócić uwagę na gwiazdkę, którą pozwoliłem sobie tutaj na górze postawić, bo to oczywiście przy założeniu braku utrudnień wynikających z sytuacji epidemiologicznej. Już teraz mamy pewne problemy z dotarciem do niektórych materiałów. Jeśli ta sytuacja się będzie przedłużała, no to może się okazać, że ten czas będzie wymagał przedłużenia. Na razie pracujemy zgodnie z tym harmonogramem. No jeśli chodzi o uspołecznienie, to oczywiście po pierwsze zapraszamy wszystkich Państwa do dyskusji, do dzielenia się swoimi materiałami, do przekazywania Waszych przemyśleń. Można śledzić ten cały nasz proces i zgłaszać wnioski, śledzić na stronie internetowej Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Zakładamy, że będziemy organizowali w zależności od potrzeb jakieś takie bardziej kameralne spotkania autorów z poszczególnymi osobami czy jednostkami, żeby przedyskutować pewne zagadnienia. No i potem na koniec oczywiście to, co wynika z przepisów prawa, czyli udostępnienie planu do konsultacji, jego wyłożenie, jeszcze ponowne ogłoszenie w prasie, ponowne poinformowanie listownie o możliwości złożenia, zapoznania się i złożenia uwag i wniosków do tego dokumentu. Oczywiście dzisiaj, tak jak mówiłem na początku, macie Państwo możliwość w ramach tego czatu zgłoszenia jakichś swoich propozycji, uwag, pytań, natomiast one nie zastępują tych formalnie zgłaszanych uwag i wniosków i zapytań, które należy w formie tradycyjnej kierować do Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych jako listy, czy też jako e-maile na podany adres. Jeśli chodzi o procedurę, na koniec tak naprawdę sejmik w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania powinien taki dokument uzgodnić i uchwalić. Tak jak wspominałem wcześniej, ten projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zaopiniowania przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dalej w ustawie jest jeszcze także mowa o opinii Rady Parków Krajobrazowych. No i o ile zostaną zakończone prace nad audytem krajobrazowym, o ile zostaną wyznaczone krajobrazy priorytetowe,
I o ile my w ramach prac nad planem ochrony wyznaczymy strefy ochrony krajobrazów, a w ich obrębie zakazy, o których mówiłem wcześniej, to te zakazy podlegają uzgodnieniu z właściwą miejscową radą gminy. I przepisy prawne dzisiaj nie przewidują oficjalnych uzgodnień czy opinii z radami gmin, co oczywiście nie znaczy, widzieliście Państwo na poprzednich slajdach, że nie przewidujemy spotkań konsultacyjnych z radami gmin, będziemy chcieli na ten temat rozmawiać. Natomiast zwracam tylko uwagę, to już tak może na przyszłość, że rada gminy może oczywiście odmówić uzgodnienia projektu uchwały w zakresie tych zakazów, ale tylko wtedy, kiedy te zakazy prowadziłyby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy w stopniu nieproporcjonalnym do wartości, jakie park krajobrazowy ma chronić. Innymi słowy, ustawodawca przewidział, że no, nie będzie możliwości nieuzgodnienia tylko dla samego faktu nieuzgodnienia, tylko trzeba będzie udowodnić, że te zakazy w jakiś sposób nieproporcjonalny ograniczają możliwości rozwojowe gminy. Mam nadzieję z tym, że takiej sytuacji nie będzie, zwłaszcza w przypadku Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, który jest takim parkiem trochę na uboczu, w którym, jak wynika z wcześniej pokazanych przemyśleń zespołu autorskiego, no, nie spodziewamy się jakichś bardzo dużych problemów na styku rozwój społeczno-gospodarczy i ochrona przyrody. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Przykro mi, że musiało się odbyć w takiej formie, ale mam nadzieję, że była to okazja zapoznania się z materiałami, które dla Państwa przygotowaliśmy. Życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia w tych trudnych czasach i mam nadzieję do zobaczenia.